25 lipca przypada święto świętego Jakuba Apostoła. Wśród apostołów jest dwóch Jakubów. Dla odróżnienia nazywani są wielkim i mniejszym, albo starszym i młodszym. Prawdopodobnie nie chodzi w tym wypadku o ich wiek, ale o kolejność przystępowania do grona apostołów. Rozróżnienie to wprowadził już święty Marek w swojej Ewangelii. Imię Jakub pochodzi od hebrajskiego akeb, oznaczającego chronić, a zatem imię to oznacza niech Bóg chroni. Etymologia ludowa tłumaczy to imię jako pięta. Według Księgi Rodzaju, kiedy Jakub, wnuk Abrahama, rodził się jako bliźniak Ezawa, miał go trzymać za piętę. Święty Jakub większy jest tym, który jest wymieniany w spisie apostołów najwcześniej, razem ze swoim bratem, jako jeden z pierwszych jego uczniów. Święci Mateusz i Łukasz wymieniają go w swoich spisach na trzecim miejscu, a święty Marek na drugim. Jakub i jego brat Jan byli synami Zebedeusza. Byli rybakami i mieszkali nad jeziorem Tyberiackim. Ewangelie nie wymieniają bliższej miejscowości. Być może pochodzili z Betsajdy, podobnie jak święci Piotr, Andrzej i Filip, gdyż spotykamy ich razem na połowach. Święty Łukasz zdaje się to wprost narzucać, kiedy pisze, że Jan i Jakub byli wspólnikami Szymona Piotra. Matką Jana i Jakuba była Salome, która należała do najwierniejszych towarzyszek Chrystusa. Jakub został zapewne powołany do grona uczniów Chrystusa już nad rzeką Jordan. Tam bowiem spotykamy jego brata Jana. Po raz drugi jednak Pan Jezus wezwał go w czasie połowu ryb. Wspomina o tym święty Łukasz, dodając nowy szczegół, że było to po pierwszym cudownym połowie ryb. Jakub należał do uprzywilejowanych uczniów Pana Jezusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na górze Tabor oraz modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. Żywe usposobienie Jakuba i Jana sprawiło, że Jezus nazwał ich synami gromu. Chcieli bowiem, aby piorun spadł na pewne miasto w Samarii, które nie chciało przyjąć Pana Jezusa z jego uczniami. Jakub był wśród uczniów, którzy pytali Jezusa na osobności, kiedy będzie koniec świata. Wreszcie był on świadkiem drugiego takiego cudownego połowu ryb, kiedy Chrystus ustanowił Piotra głową i pasterzem swojej owczarni. Ewangelie wspominają o Jakubie starszym na 18 miejscach, co łącznie obejmuje 31 wierszy. W porównaniu z innymi apostołami jest to bardzo dużo. Dzieje apostolskie wspominają o świętym Jakubie dwa razy, kiedy wymieniają go na liście apostołów oraz przy wzmiance o jego męczeńskiej śmierci. Jakuba stracono w roku 44 bez procesu, zapewne po to, aby nie przypominać ludowi procesu Chrystusa i nie narazić się na jakieś nieprzewidziane reakcje. Było to więc posunięcie taktyczne. Dlatego też zapewne nie kamienowano świętego Jakuba, ale ścięto go w więzieniu. Eusebiusz z Cezarei, pierwszy historyk Kościoła z IV wieku, pisze, że święty Jakub ucałował swojego kata, czym tak dalece go wzruszył, że sam kat także wyznał Chrystusa i za to sam natychmiast poniósł śmierć męczeńską. Jakub był pierwszym wśród apostołów, a drugim po świętym Szczepanie męczennikiem Kościoła. W średniowieczu powstała legenda, że święty Jakub udał się zaraz po zesłaniu Ducha Świętego do Hiszpanii. Do dziś święty Jakub jest pierwszym patronem Hiszpanii i Portugalii. Według tradycji w VII wieku relikwie świętego Jakuba miały zostać sprowadzone z Jerozolimy do Compostelli w Hiszpanii. Nazwa miejscowości wywodzi się od łacińskich słów Campus Stelle, czyli pole gwiazd. Hiszpańska nazwa Santiago znaczy zaś po polsku tyle, co święty Jakub. Te dwie nazwy łączą się w jedno, stąd nazwa miasta brzmi dzisiaj Santiago de Compostela, czyli święty Jakub na polu gwiazd. Do dziś znajduje się tam grób świętego Jakuba. W wiekach średnich po Ziemi Świętej i Rzymie było to trzecie sanktuarium chrześcijańskie, najczęściej nawiedzane przez pielgrzymów. Święty Jakub jest patronem Hiszpanii i Portugalii, ponadto m.in. zakonów rycerskich walczących z islamem, czapników, hospicjów, szpitali, kapeluszników, pielgrzymów i sierot. W ikonografii święty Jakub przedstawiany jest jako starzec o silnej budowie ciała, w długiej tunice i w płaszczu lub jako pielgrzym w miękkim kapeluszu z szerokim rondem. Jego atrybutami są bukłak, kij pielgrzyma, księga, miecz, muszla, torba oraz zwój. Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, święty Jakub jako pierwszy z apostołów przelał krew za Chrystusa. Niech jego możne wyznanie utwierdza Twój Kościół, a jego opieka niech mu stale towarzyszy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe eleison, Kyrie.